Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w Kangur Kakao. My mamy trochę hajsu, więc sobie na razie kupimy trochę tych ćwiarteczek, bo jak się okazało, za to również jest trofka, za zdobycie jakieś tam... O kurde, 30 koła znowu. Dobra, to w takim razie ja sobie to jeszcze dokończę innym razem. Ile my mamy tych naszych run? 49. No to co, chyba możemy się już tutaj dziabnąć na górę, co? Ogólnie jest trofka za wszystkie zebrane runy, nie? A ja zobaczyłam, że na samym początku na tej wyspie pierwszej, kurczę, jedną jedyną gdzieś tam przeoczyłam. I ona została praktycznie na tej głównej wyspie. Mam nadzieję, że po ukończeniu gry będę mogła się tam cofnąć. Bo nie ukrywam, że... trochę mi na niej zależy. Więc my tu mamy jakiegoś bossa pewnie, co? Kao! Podróż się kończy! Przygotowała cię! Cokolwiek tam znajdziesz, jesteś gotów, mój młody uczniu! Dzięki, że we mnie wierzysz, trenerze! I nie przestawaj wierzyć, bo czujesz, że naprawdę jestem gotowy! Będziemy cię wspierać, Kao! Zrób to, co potrafisz najlepiej! Przygotujcie się na wspaniałe przedstawienie. Przed wami mamy górę mięśni krzepkiego kolosa, monstrualnego mocarza. No już, no. What? Nie, to niemożliwe. Tato, ale ja nie rozumiem. Kibicowałem ci, Kao, i czekałem na tę chwilę, na twoje spotkanie z ojcem. W czym problem? Nie cieszysz się, że go widzisz? Co mu zrobiliście? Och, on sam to sobie zrobił. Był na tyle głupi, że przyszedł tu bez rękawic. A jak być może zauważyłeś, potrzebuje ich. No tak, tak, my ich potrzebujemy, więc chyba muszę ci podziękować za przyniesienie ich. Który z was to wieczny wojownik? Bo chciałbym mówić z drzewem, a nie wiem, kto jest kim. Nie będę marnować czasu na kolejnych sługusów. Oczywiście to ja jestem wiecznym wojownikiem. Ty! Jestem wyżej od ciebie! Dosłownie jestem nad tobą! My jesteśmy, bo jesteśmy jednością, prawda? Dobrze, skoro już to ustaliliśmy, możemy przejść do pilniejszych spraw. Rękawic! Niesamowite! Macie takiego fioła na naszym punkcie! W ogóle generalnie macie fioła! Widzisz, Kao? Może myślisz, że oczyściłeś głodną dżunglę albo ocaliłeś góry zmarzliste, ale mamy to gdzieś! Jak tylko założymy te rękawice, cały świat padnie nam do stóp, łącznie z waszą żałosną wysepką! Stworzyliśmy wieczną moc! Ta moc należy do nas! Przepraszam, ale musimy powiedzieć, że jesteś zbyt apodyktyczny jak na nasz gust. Bo na myśle stwierdzamy, że podoba nam się tu, gdzie jesteśmy. Także dzięki, ale nie. Cicho, durna rękawico! No chodź, Kobi, przynieś mi te rękawice i zakończmy tę farsę! No to ostro. Nie martw się, Kao. Uratujemy go. Nawet jeśli najpierw będziemy musieli złoić mu skórę. Jak go pokonać w ogóle? To jest pytanie ze 100 punktów. Jak ja mam tam dojść? Czy tam nawet nie doskoczę? A, dobra, pojawiła się... A, dobra, spoko. Platforma. Okej. I musimy trochę tak w niego rzucać tymi jakby pseudodiamentami. Wtedy mu te kryształy zwalimy. I wtedy może wróci do swojej pierwotnej postaci. Ale w międzyczasie widzę, że mamy sporo przeciwników do pokonania. No ale gdzieś tam trochę tego życia ciupnęłam już. Chociaż o tyle dobrze. Cel już rzuć. Dobra, mamy to.
dwa celne strzały. Mamy jedno życie w nadmiarze, więc spoko. W razie jakby tutaj gdzieś nam się noga usunęła, mogę tylko nie spaść. Aż kurde. Właśnie. Ale spoko, bo tutaj mamy trochę tego wszystkiego jeszcze. No dajesz, malutki. Okej. Chwytam, celuję, rzucam. Mamy to. O, KO! Dobra, ale przynajmniej mamy stały grunt pod nogami. Chociaż tyle. Dobrze. Jeszcze ta czapka na niego weszła? Co to da? A, ja to muszę stopić. Dobra. Dawaj ogienku. Ogniem. Na razie musimy tutaj wykonać jakieś czynności, zanim będziemy mogli coś dalej zrobić. O, patrzcie, dobra, spadł. Chyba mogę go teraz nawalać. Nice. Teraz. Tutaj mamy z kolei trochę wiatru. Jest zamarznięta. A, to chyba się odnowiło znowu, z tego co widzę. Gdzie te pozostały? A, bo teraz patrzcie. Mogę ją sobie tutaj dziabnąć. Kurde. Okej. Mamy to. Szybko. A jak go walić? A, w czapkę! Dobra. W czapkę! Okej. W takim razie, co teraz i gdzie teraz? Tu jest kolejny lodowy. Nie, muszę lodowy. Dobra, daję. Dawaj dwa. Spoko. Tutaj musimy to zamrozić tak. Teraz zamrożonym rzucamy. Mam ogień, mam. Tylko musiała jeszcze rozpuścić góry. Nice. Rozwalamy kryształ. Walimy w papę. Teraz już musi nam się udać. Kurcze blade. Ale już to praktycznie mamy, więc teraz będzie ostatni strzał. Dobra. I po nim. Mamy to. No i co, czapeczko? Jesteś do niczego! Nie tak miało być! To dlatego twoja głowa jest taka lekka! Jest pusta! Tato! Wybacz, że tyle to trwało. Żartujesz? Uratowaliście mnie. Nie tylko mnie, ale cały świat. Cóż, ten sukces to po części zasługa rękawic. O tak, poznaję je. Ale wygląda na to, że udało ci się je ujarzmić. Mieliśmy lepsze i gorsze chwile, ale chyba znaleźliśmy już wspólny język. Muszę wszystkich przeprosić. Zwłaszcza was, drogie dzieci. Byłem zbyt naiwny i pewny siebie. Nie powinienem był przychodzić tu sam. Nie musisz przepraszać, tato. W końcu to ty jesteś ofiarą. To ja jestem prawdziwą ofiarą. Ja tylko chciałem walczyć, ale nikt nie dał mi szansy. Nikt! Kompletnie nikt! Jesteś za słaby! Nie skrzywdziłbyś muchy! No i udowodniłem im, że się mylili, prawda? Nic nie usprawiedliwia tego, co zrobiłeś. Mścić się na całym świecie?
nie myśląc o konsekwencjach? No, to właściwie nie był mój pomysł. To nie moja wina. O, daruj sobie. Ta rozmowa nie ma sensu. Chodźmy. Pora zostawić to wszystko za sobą. Nigdy nie jest za późno. Jeszcze możesz zostać prawdziwym wojownikiem, jeśli zrobisz to jak trzeba. Pokazałeś im, synu. Złoczyńcy dwa razy się zastanowią, zanim spróbują przejąć świat. Może jest szansa, że chociaż przez chwilę nie będzie żadnych innych złoczyńców. Tak, to miła perspektywa. Oby tak było. No i pięknie, poziom zaliczony. O, jesteśmy na tej wyspie. No i spoko, tu muszę tę runę gdzieś poszukać. Wróciliście! Bo ona mi się gdzieś tutaj zapodziała. O, Marlena! Nie uwierzysz, przez co przeszliśmy. Serio? A ty nie uwierzysz, przez co ja przeszłam. Musiałam zajmować się domem, chociaż byłam kłębkiem nerwów, bo cały czas zamartwiałam się o was. A to wszystko dlatego, że ty chciałeś być bohaterem. Nie ma jak w domu. Skoro tak ci tu dobrze, to mam nadzieję, że nie będziesz już z niego uciekać. Obiecuję. Od tej pory będę zapowiadać swoje epickie podróże i wspaniałe przygody. Lepsze. Kurde, ale oni ten. Sorry, że mówię w trakcie tych dialogów, nie, ale ten dźwięk, nie wiem, czy macie to samo wrażenie, nie? Na szczęście mamy mnóstwo czasu. A i Walt. Dziękuję. Jest taki średnio zsynchronizowany. No chodź! Zaraz przyjdę! Momencik! Przykro nam mówić coś miłego, ale nie możemy zaprzeczyć, że znakomicie się spisałeś. Naprawdę, Kao. Dobra robota. Dzięki. Wszyscy dobrze się spisaliśmy. Zawsze jest mi tak smutno, jak się te gry kończą już. Bo jakie by to często, gęsto nie były pozycje, to jakoś zawsze trochę godzin się tutaj spędziło razem i mimo wszystko jakiś tam sentymencik pozostaje. No mam nadzieję, moi kochani, że bawiliście się równie dobrze jak ja i również mieliście taką przyjemność, żeby sobie ograć tę gierkę, a jeśli nie, to chociażby zagrać w nią ze mną i no, będzie to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Ja sobie jeszcze tutaj w międzyczasie ogarnę tę runę i tam chyba jeszcze jednego bossa trzeba pokonać bez żadnych obrażeń. Będę miała wtedy platynkę, pochwalę się nią na Instagramie moim gamerskim. Więc jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, to wbijajcie na mojego prywatnego Instagrama, czyli Lourdes Vivaz. I tak samo chyba, tylko że z kropką czy tam bez kropki jest mój Instagram gamerski, więc jak najbardziej zapraszam, bo dużo różnych fajnych rzeczy się tam pokazuje. No i zapraszam Was do moich kolejnych, przeszłych i przyszłych serii. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!